28 listopada wspominamy świętego Andrzeja Thien Van Thang, męczennika. Historia katolicyzmu w Wietnamie została zainicjowana w XVI wieku przez ojca Aleksandra de Rhodes, misjonarza francuskiego, uważanego za pierwszego apostoła tego młodego kościoła azjatyckiego. Jednakże od roku 1646 rozpoczęło się pasmo prześladowań, okazjonalnie przerywane okresami pokoju. W trakcie tych prześladowań ginęło wielu zarówno katolickich księży, jak i lokalnych wiernych, którzy dopiero co przyjęli nową wiarę. Wielu z tych męczenników zostało później błogosławionych i kanonizowanych. Jednym ze świętych był święty Andrzej. Wiemy o nim tylko tyle, że urodził się w 1814 roku w rodzinie katolickiej na terenie dzisiejszego Wietnamu. Jego ojciec zmarł jako młody człowiek, a on jako jedyny syn od 15 roku życia podjął pracę, by pomóc finansowo rodzinie. Z tego powodu musiał zrezygnować z nauki. Był królewskim tkaczem jedwabiu. Po całym dniu ciężkiej pracy odpoczywał, łowiąc ryby. Praca w przędzalni była ciężka, ale zarobki nie wystarczały na podstawowe wydatki. W wieku 20 lat Andrzej zaciągnął się do wojska. Po 8 miesiącach służby w listopadzie 1834 roku aresztowano go za to, że nie chciał podeptać krzyża. Gdy związanego przenoszono go nad położonym na ziemi krzyżem, podniósł nogi tak, by go nie znieważyć. Usiłowano go też zmusić do wyparcia się wiary torturami, które trwały cały rok. Andrzej cierpliwie wszystko znosił i czekał na rozprawę sądową. Darami, jakie dostawał, dzielił się ze współwięźniami i strażnikami. Był za to lubiany i szanowany. Dzięki temu miał możliwość spowiadania się, przyjmowania komunii świętej, a także mogła go odwiedzać matka. W czasie pobytu w areszcie dużo się modlił. Prosił Matkę Bożą, by pomogła wytrwać mu w wierze. Tak też się stało. Nie ugiął się. 28 listopada 1835 roku został skazany na śmierć i ścięty mieczem. Do końca towarzyszyła mu matka. Gdy dowiedziała się, że na 28 listopada wyznaczono datę rozprawy sądowej, pobiegła do budynku sądu i była przy swoim synu, podtrzymując go w wierze. Zachęcała go do wytrwania. Wyrok wykonano natychmiast. Po egzekucji matka Andrzeja podniosła jego głowę i wzięła na swoje łono, ze czcią owinęła i w nocy pochowała w ogrodzie, zapewniając, że będzie się modlić do syna. W dniu kanonizacji Andrzeja i innych męczenników wietnamskich papież Jan Paweł II mówił o historii męczeńskiego kościoła. Wasza tradycja przypomina nam, że dzieje męczeństwa w kościele wietnamskim od jego początków są bardzo bogate i złożone. Od roku 1533, to znaczy od rozpoczęcia ewangelizacji w Azji Południowo-Wschodniej, Kościół w Wietnamie przez 3 stulecia doznawał ciągłych prześladowań, przedzielanych krótkimi okresami spokoju, podobnie jak to się działo na Zachodzie w ciągu 3 pierwszych stuleci. Tysiące chrześcijan zostało umęczonych, wielu innych zmarło w górach, lasach lub w niezdrowych okolicach, dokąd ich zsyłano lub wygnano. Jakże wymienić ich wszystkich? Nawet jeśli ograniczymy się tylko do męczenników dziś kanonizowanych, nie będziemy mogli zatrzymać się przy każdym z nich. Zainicjowali oni w istocie głęboki, wyzwalający dialog ze swoim narodem i z jego kulturą, głosząc przede wszystkim prawdę i uniwersalność wiary w Boga. Módlmy się. Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci męczennicy Andrzej i jego towarzysze, aż do przelania krwi, byli wierni krzyżowi Twojego Syna. Pozwól dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy, szerząc wśród braci miłość ku Tobie, mogli się nazywać Twoimi dziećmi i rzeczywiście nimi byli. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.